Dzień dobry, dzisiaj o stylizacji gwarowej w chłopach. Jest to wielki, wielki temat, bo wiemy, że powieść Raymonta jest wszechstronnym eksperymentem stylizacyjnym. Raymont stylizuje język bohaterów i czasem język narracji, używając gwary bardzo przypominającej gwarę łowicką, aczkolwiek odbiegającej od niej w niektórych szczegółach, w które nie będziemy się zagłębiać, bo nie jesteśmy przecież znawcami gwary łowickiej na tyle, żeby móc tutaj się posługiwać tą wiedzą. To jest takie zagadnienie, które posłuży nam dzisiaj do wykorzystania naszego czasu, żebyśmy się zapoznali w ogóle z czymś takim, czym jest stylizacja gwarowa. I do tego, szanowni Państwo, potrzebujemy takiej lekcji, którą odbyliśmy kiedyś, to było to dawno temu w pierwszej klasie na samym początku, lekcji o językach gwarowych, o podziale na dialekty, które to dialekty obejmowały terytorium Polski, proszę spojrzeć, przypomnieć sobie, wyciągnąć to z pamięci, w taki sposób. Mamy do czynienia z 5 głównymi dialektami: wielkopolskim, mazowieckim, małopolskim. Dwoma najbardziej chyba aktywnymi na arenie językowej Polski, czyli kaszubskim i śląskim, oraz z tak zwanym obszarem nowych dialektów mieszanych, o którym w pierwszej klasie opowiadałam Wam, że w wyniku działań historycznych zostały te tereny przyłączone do Polski, w związku z czym ciężko mówić tam o gwarach jakichkolwiek polskich, skoro tereny te przez wiele setek lat pozostawały z dala od mieszkańców tej narodowości. I to są dialekty. Mówienie gwarą, mówienie w określonym dialekcie to nie jest jeszcze stylizacja gwarowa oczywiście. Stylizacja gwarowa będzie zupełnie innym procesem, ale póki do tego nie dojdziemy jeszcze, to popatrzmy sobie na regionalizmy. Trochę mieliśmy do czynienia z regionalizmami na poprzedniej lekcji, kiedy usiłowaliśmy znaleźć takie wyrazy, które oddają specyficzny klimat wsi polskiej w opisie jesieni Raymonta i przy okazji przypomnijmy sobie to, co to regionalizm. Regionalizm to jest taki wyraz lub inna cecha językowa, czyli na przykład frazeologizm albo sposób wymowy, albo sposób odmiany, która nie ma zasięgu ogólnopolskiego, ale pojawia się także w języku ludzi posługujących się ogólnie polszczyzną literacką. I gdzieś tam w pierwszej klasie dawno temu omawialiśmy przykłady tych regionalizmów na tych tu właśnie wyrazach. Zwróćcie uwagę, że były kartofle, które czasem bywały ziemniakami albo grulami, albo pyrami, że była sznytka, która była też kromką, że mamy grzyby kurki, które bywają nazywane liszki i tak dalej, i tak dalej. I teraz nadszedł czas, żebyśmy spróbowali sobie określić, cóż to takiego jest dialektyzacja, czyli stylizacja dialektyzacyjna. Jest to jedna z 3 dostępnych stylizacji literackich. Widzicie, że pozostałe z nich to archaizacja i kolokwializacja. Wszystkie one są bardzo prostym zabiegiem językowym, przynajmniej w definiowaniu prostym. Polegają na upodobnieniu języka tekstu literackiego albo tekstu kultury w ogóle do języka gwarowego w pierwszym przypadku, historycznego w drugim przypadku i potocznego w trzecim przypadku. Dzisiaj interesuje nas ten pierwszy, dialektyzacja. Popatrzmy sobie na przykłady i cele dialektyzacji. Przykłady utworów, w których dialektyzacja wystąpiła, które znamy, to Wesele Wyspiańskiego, Co jeszcze przed nami, Chłopi, Lalka. W bardzo nielicznych przypadkach ludności, która emigrowała do Warszawy ze wsi. Szczątkowe części dialektyzacji będą w Ferdydurkę i częściowa dialektyzacja wystąpiła również w Granicy Zofii Naukowskiej, którą polecam. Celami tejże dialektyzacji zawsze jest podkreślenie wiejskiego pochodzenia bohatera. Dlatego w książkach, które stosują stylizację dialektyzacyjną, czyli stylizację gwarową, mamy do czynienia zwykle z akcją, która dzieje się na wsi po prostu. Drugim celem dialektyzacji jest przybliżenie sposobu porozumiewania się i myślenia mieszkańców wsi
I cóż tu takiego można powiedzieć poza tym, że to też dotyczy mieszkańca, który to dotyczy ludzi, którzy mieszkają na wsi, więc jakby jest to sprzężony cel z tym celem pierwszym. Za to trzeci cel jest takim celem nieoczywistym, ale wynikającym czasem z tej stylizacji dialektyzacyjnej, mianowicie jest to wywołanie efektu komicznego. Zupełnie pobocznym, teoretycznym już tylko zagadnieniem jest to zagadnienie czwarte, czyli dodanie temu tekstu realizmowi, bo w końcu jeśli wiemy, że wieś i jej mieszkańcy posługują się konkretnym językiem, to jakby celem realistycznej techniki opisu będzie przedstawienie tegoż w sposób taki, jak on funkcjonuje w rzeczywistości. I jeśli sobie wybierzemy jakiś fragment, na przykład ten, który występuje powyżej opisu naszej jesieni, fragment dialogowy, to zauważymy sobie tutaj te elementy, które chcemy znaleźć w tekście, potrzebne nam do tego, żeby znaleźć sobie przykłady na poziomie leksyki, składni, stylu, frazeologii, fleksji lub słowotwórstwa. Ja Państwu zostawiam wybór tego fragmentu. Możecie sobie wpisać po tym jednym wyrazie, które ja tutaj spróbuję z Wami znaleźć, ale oczywiście możecie sobie znaleźć swoje własne. Przykłady stylizacji na poziomie leksyki są najprostszym przykładem takiej stylizacji. Są to po prostu wyrazy gwarowe, które są tłoczone do zwyczajnego języka. I my sobie wybieramy z tego fragmentu tutaj taki wyraz, juchy. Moglibyśmy, a może sobie znajdźmy jakiś ładny kolor do zaznaczania, moglibyśmy wybrać też wyraz łajdusy albo pijanica i mielibyśmy wtedy kilka przykładów takiego właśnie wyrazu. Składnia jest to sposób układania zdania w taki, który jest typowy dla gwary. Zobaczmy sobie chociażby na to zdanie. Do złodziejstwa namawia, a pacierzy mówił będzie. Tutaj mamy taką charakterystyczną zmianę składni. W zwyczajnym naszym języku powiedzielibyśmy namawia do złodziejstwa, a będzie mówił pacierze. I to by była ta składnia, która byłaby najbardziej literacka. Natomiast tutaj widzimy, te wyrazy są poprzestawiane w celach ekspresywnych. I z reguły chłopi tak właśnie mówią. Mówią bardzo ekspresywnym językiem i składnia ich podkreśla ich uczucia. Ojciec Kubów złodziej nie był, to i syn jego złodziej nie jest. Tu mamy do czynienia z identycznym zjawiskiem, czyli właśnie z przedstawieniem wyrazów w celach podkreślenia ich ekspresywności. Stylizacja na poziomie stylu. Popatrzmy sobie w ten fragment. Tutaj fragment akurat jest doskonały, dlatego że pokazuje nam bohaterów rozemocjonowanych i takich, którzy mówią językiem już prawie potocznym. Żeby was juchy pokręciło, łajdusy jedne, żeby tak drogę pozostawiać, nic jeno się pochlały, zbereźniki, a dobroziej na darmo wypomina. Pijanica jesteś i świnia zapowietrzona, mówi jeden z naszych bohaterów. Ten charakterystyczny styl, taki bardzo cechujący się wysokim stopniem ekspresji, wulgaryzacją i potocyzacją, to jest taki właśnie sposób ekspresywnego wyrażania uczuć, zwłaszcza gniewu, rozczarowania, frustracji przez chłopów. No i frazeologizm. Z tym będzie trochę trudniej, bo frazeologizmy, czyli stałe połączenia wyrazowe, są to jednak dosyć charakterystyczne zwroty i nie wiadomo, czy tutaj będzie miało miejsce coś takiego. Czy właściwie za frazeologizm możemy przyjąć też tutaj niektóre z przekleństw. Żeby was pokręciło, chociażby, albo. Albo tyle. Popatrzmy sobie ostatni przykład, archaizm fleksyjny lub słowotwórczy, czyli archaizm, który będzie realizował się w zakresie odmiany wyrazu bądź konstrukcji tego wyrazu. I ja proponuję tutaj ten przykład ojciec Kubów, czyli ojciec Kuby. Będzie to archaizm fleksyjny, bardzo stara forma odmiany, która przechowała się w gwarach, ale zupełnie już wypadła z języka oficjalnego.
No i oczywiście tutaj w drugim punkcie mamy wpisać, jakie są cele stylizacji gwarowej i powróćmy sobie do tego slajdu. Zastanówmy się, które z tych celów pasują do rejmontowskich dialogów i zadecydujmy sami, które z tych czterech punktów tam wpiszemy.